wieczór. Witam Państwa bardzo gorąco i serdecznie. Justyna Widawska, zapraszam na dzisiejszą poniedziałkowo-wtorkową zagadkową jedynkę. Ja wiem, że jest bardzo wcześnie rano, ja wiem, że większość z Państwa jeszcze śpi, ale myślę, że to jest doskonała okazja dla tych osób, które jakimś przypadkiem nie wiadomo dlaczego są akurat teraz przed telewizorem. Justyna Widawska, zapraszam. Program na żywo, program pierwszy Telewizji Polskiej, do wygrania 50 zł, a ja tłumaczę, za co te 50 zł. Otóż mamy tutaj cztery obrazki i one na pierwszy rzut oka wydają się zupełnie być identycznymi obrazkami, ale jeden z tych obrazków różni się od pozostałych. Twoim zadaniem, mój drogi telewidzu, jest wskazanie tego obrazka, podając jego cyfrę, czyli od 1 do 4 i taka odpowiedź w zupełności nam wystarczy, nie należy, a nawet nie trzeba i w ogóle jest to niewskazane z powodu braku czasu. Mówienie, dlaczego ten obrazek się różni. Wystarczy, że litera i cyfra zostanie tutaj wypowiedziana i 50 zł wędruje do ciebie, 704-304-000. My dajemy czas na szukanie, ale ja jeszcze szybciutko powiem, że w zagadkowej jedynce mogą brać udział tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać właśnie pod ten wspomniany przeze mnie numer. Pamiętaj, że za każde zrealizowane połączenie zapłacisz, także za to, które nie połączy cię ze studiem, ale zapłacisz za połączenie, a nie za czas trwania tego połączenia. Nagrodę zdobywasz udzielając poprawnej odpowiedzi na antenie tutaj u mnie na żywo, a szczegóły na www.sms.tvp.pl. I teraz już możemy dać spokojnie czas na szukanie. To jest czas dla ciebie, mój kochany telewidzu, abyś przyjrzał się tym obrazkom, żeby nie było tak na łapu capu. 3 minutki, 704-304-000 dla tych, którzy już wiedzą. We'll be right back.
kochani. 3, 2, 1. Ostatnie sekundki na szukanie. Bardzo cicho byłam, moi drodzy. Tak jakby mnie tutaj nie było, ale ja oczywiście cały czas czekałam na telefon od kogoś z Państwa, zajmując się jednocześnie szukaniem tego obrazka. Słuchajcie, skończył się czas na szukanie. To oznacza, że jest czas na podanie odpowiedzi. Program Zagadkowa Jedynka niestety jest programem bardzo, bardzo krótkim, a że jest emitowany na żywo, to każda sekunda jest cenna. Daliśmy aż 3 minuty. Aż 3 minuty. Ja wiem, że to bardzo mało, ale my mamy tak mało czasu, że 3 minuty to całkiem sporo na to, aby ktoś zorientował się, który obrazek różni się od pozostałych, jeśli ktoś sobie poradził i na ten moment już może powiedzieć mi, czy jest to 1, 2, 3 czy 4, to zapraszam 704 304 0000 1, 2, 3 lub 4. Takie są możliwe odpowiedzi i to w zupełności wystarczy. Także jeżeli nie do końca jesteś w stanie wytłumaczyć, czym ten obrazek się różni, który chciałbyś wskazać, to zostaw zupełnie to w spokoju. Wystarczy, że obrazek po prostu pokażesz mi, podając jego numer. I no właśnie, 50 zł to jest nagroda na rozgrzewkę. To jest nagroda dla osoby, która w tym momencie poświęciła kilka chwil i tę zagadkę rozwiązała. Będą dziś trudniejsze zagadki, będą większe pieniądze. Aczkolwiek teraz myślę na ten moment, na tę porę, na ten fragment programu 50 zł za rozwiązanie tej zagadki. To całkiem fajne pieniądze. Przypomnę, podajesz tylko i wyłącznie numer obrazka. No i czy ktoś już wie, bo zależy nam bardzo na czasie. Słuchajcie, moi kochani, to jest ostatni tydzień, w którym ja prowadzę Zagadkową Jedynkę. Oczywiście Zagadkowa Jedynka będzie dalej emitowana, ale ja mam ostatnią okazję w zasadzie na to, żeby jeszcze trochę porozdawać pieniędzy, więc mam nadzieję, że ktoś z Was mi w tym pomoże, że znajdę przed telewizorem gdzieś osoby, które są spostrzegawcze. Bo mimo, że ta zagadka jest rozgrzewkowa, mimo, że tak naprawdę wydawałaby się prosta, to jednak spostrzegawczość trzeba mieć, żeby z tą zagadką w ogóle się zmierzyć. I może mam taki pomysł, aby wybrać numer z taką osobą, która już ma odpowiedź. Dobrze, żeby się nie pomylić. Żeby się nie pomylić, bo można tam jakąś cyferkę przekręcić i wtedy nie dodzwonisz się do Telewizji Polskiej. 704-304-000. To jest ten numer. Nie pomyl się, 704-304-000, dostępny tylko i wyłącznie w trakcie trwania naszego programu. Czy jest już pierwsza osoba, którą mogę nagrodzić? Jest telefon, dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Poproszę o odpowiedź. Trójeczka. Trójeczka, czy to jest obrazek numer 3? Tak, i zobaczcie, tam chodziło coś z rękawiczką, jakaś dziurka, nie dziurka, słuchajcie, niuansik, naprawdę niuansik. Taka część garderoby, na którą nie zwraca się uwagi, było tyle szczegółów, a to chodziło o jakąś dziurkę w rękawiczce. Bardzo, bardzo dobrze, 50 zł wędruje do Pana, od razu zmieniła się nagroda, 100 zł i mamy również 4 obrazki, ale zagadka jest znacznie trudniejsza. Moi drodzy, zobaczcie, jak tutaj pięknie grają barwy, jak pięknie grają kolory, bardzo piękny jest ten obrazek i tutaj też cieszący oko, bardzo piękna, wysportowana, jak widzę, kobietka. Natomiast no właśnie, różowo, tutaj różowy paseczek, tutaj różowe tło, tutaj jakiś rowerek, kółeczko, prawda? No i właśnie, i znów tutaj będą szczególiki, znów tutaj będzie niuansik, który ten jeden z obrazków będzie odróżniał. Przyjrzyjcie się uważnie, nie rezygnujcie od razu, bo może być tak, że o tej porze ktoś włączy telewizję i pomyśli sobie, ja spostrzegawczy w ogóle nie jestem. No myślę, że warto dla tej stówki przynajmniej rzucić okiem, przynajmniej spróbować, bo być może odkryjesz w sobie tę cechę, o której nie miałeś bladego pojęcia. Ten numer jest zarezerwowany tylko i wyłącznie dla takiej osoby, która już wie, dobrze? Bo wybierając 704-304-000 masz ogromne prawdopodobieństwo trafienia tutaj do mnie na żywo do studia, a wtedy od razu trzeba podać odpowiedź. Nie zgaduj, bo szkoda tracić tych pieniędzy, a żeby było tak już naprawdę szkoda zgadywać, żeby już ktoś, kto tutaj trafi, na pewno znał odpowiedź. To może my spróbujmy w tym momencie powiększyć nam tutaj. Aha, jeszcze nie. Dobra, dajemy czas na szukanie. No dobrze, no to dajmy czas na szukanie. 3 minutki pomogły wcześniej, to i teraz dajemy czas na szukanie. Również 3 minutki, stówka do wygrania, 704-304-000, a ja mówię czas. Start.
wystartował zegar i znów mamy te obrazki, po pierwsze większe, a po drugie bez tego zbędnego tła po bokach, czyli mamy tylko i wyłącznie możliwość skupienia się na tych czterech obrazkach i to i tak jest wystarczająco trudne. 3 minutki niecałe, czas na szukanie. 4 panie, jedna z nich jakimś niuansikiem, szczególikiem, minimalną drobnostką różni się od pozostałych i na szczęście, nie musisz mi tłumaczyć, czym się różni, wystarczy, że podasz numer obrazka, na którym znajduje się ta różniąca pani, czyli od 1 do 4, 1, 2, 3 lub 4, taka odpowiedź w zupełności wystarczy. Tylko bardzo proszę, nie zgaduj. Jeśli wiesz, wybierasz numer telefonu, jeśli nie, jeszcze poczekaj, jeszcze 2 minutki czasu na szukanie jest, także spokojnie, bez nerwów, mimo że tutaj trzeba się spieszyć w zagadkowej jedynce, bo nie mamy czasu, to tak naprawdę ten stres może być tutaj złym doradcą. Na spokojnie, mam, wiem, to wybieram tak, żeby się nie pomylić, 704-304-000, żeby na pewno dodzwonić się do programu Pierwszego Telewizji Polskiej. Kochani, nawet nie 4 nad ranem, bardzo wczesna pora. Jeśli chodzi o spostrzegawczość, nie każdy tę cechę posiada, a my właśnie za tę cechę dzisiaj płacimy. Minutka i 30 parę sekund na stówka. Oczywiście, tak jak powiedziałam, czas na szukanie jest dla takiej osoby, która szuka, bo nie wie jeszcze, który to jest obrazek. Ale jeżeli ty już wiesz, no to absolutnie masz przewagę, którą powinieneś wykorzystać i zarobić, zanim inni się zorientują, który obrazek się różni. Jeszcze szukamy. I jeszcze myślimy. Jeszcze 5, 4, 3, 2, 1. Jeszcze minuta pozostała. Także spokojnie. Oczywiście już coraz bardziej koncentrujemy się na klawiaturze telefonu. Czy to stacjonarny, czy to komórkowy telefon. Nieważne, numer pozostaje bez zmian. Już powolutku koncentrujemy się na wybieraniu numeru. 704-304-000, ale może tak, zanim skończy się ten czas na szukanie, zanim ktoś wybierze numer telefonu, to żeby tak całkowicie upewnić się, że ktoś, kto wie, to będzie próbował, to my spróbujmy w tym momencie dać większe pieniądze. Mogę, to proszę, to daję. Stówka to jest oczywiście nagroda gwarantowana za rozwiązanie tej zagadki, plus nasz bonus, który wynosi dziś... który wynosi dziś 1500 łącznie, czyli 1400 zł bonus, 100 zł gwarantowane za rozwiązanie tej zagadki. Bonus to 5 krótkich pytań z wiedzy ogólnej i uwaga, uwaga, czas na szukanie się skończył. Ja powróciłam. W tej kopercie te 5 wspomnianych pytań z wiedzy ogólnej. Na razie kopertę odkładamy, skupiamy się na zagadce, która jest na ekranie. Był czas na szukanie, teraz jest już czas na telefonowanie. Oczywiście tylko dla takiej osoby, która znalazła obrazek różniący się od pozostałych. Wskazujemy go, podając tylko jego numer. Nie opisujemy różnicy. 1, 2, 3 lub 4. Nawet 1500 łącznie do wygrania, także pieniądze są moim zdaniem godziwe. Czy zagadka jest dla ciebie? Jeżeli jesteś osobą spostrzegawczą, to tak. Niuansik, szczególik. No tam powiem tak, to był niuans, to była dziura na rękawiczce, prawda? I bardzo trudno było to spostrzec, ale udało się panu jednemu tutaj. Tutaj ta różnica jest jeszcze mniejsza i polega zupełnie na czymś innym. Tutaj tak naprawdę bardzo wprawne oko jest potrzebne, tym bardziej, że jest ta gra tych kolorów. Ale jeszcze moment poczekam, zanim tę zagadkę zmienimy, uznając, że jest zbyt trudna. Jeszcze zaczekamy, bo może się zdarzyć, że w tym momencie właśnie ktoś zorientuje się, o który obrazek chodzi. Czy jest już ktoś, kto sobie poradził z tą zagadką? Udało nam się z tamtą, słuchajcie, i tak długo czekaliśmy, bo te zagadki rozgrzewkowe to zwykle takim naprawdę szybkim trafem są rozwiązywane. A dziś ta zagadka rozgrzewkowa też troszkę nam zajęła. To jest druga zagadka dziś, już łącznie nawet 1500, także idziemy w dobrym kierunku. Ale czy udało się komuś odnaleźć ten niuans, ten szczegół, tę drobnostkę, która jeden z tych obrazków od pozostałych odróżnia?
No, bardzo fajnie się patrzy na te obrazki, tak? Tylko no właśnie, tutaj nie wolno patrzeć, tutaj trzeba się skupić na szczegółach. Tu trzeba wyłapać ten niuans. Obawiam się, że nie widzą. Nie widzą tutaj reżyser. Nie wiem, czy troszeczkę nie przesadził. Jest to pierwszy program w tym tygodniu. Jeszcze nie ma czwartej nad ranem. Ciężko. Czy już jest czwarta? Już nawet nie wiem, która jest godzina, słuchajcie. Wczesna na pewno, wczesna na pewno. Słuchajcie, ostatni moment na rozwiązanie tej zagadki. Krótki program dziś, jak zwykle, błyskawicznie musimy radzić sobie z rozwiązywaniem. Ale też nic na łapu-capu, tak jak wspomniałam. Słuchajcie, program jest na żywo. Jeżeli trafisz i podasz błędną odpowiedź, to koniec, nie będzie poprawek. Dlatego dajemy 10 chwil sprawdzających, czy ktoś sobie z tą zagadką poradził. Taki ostatni moment, takie 10 chwil, które dla nas jest takim czasem na sprawdzenie, czy ktokolwiek w ogóle sobie poradził, czy ktokolwiek w ogóle z tą zagadką się mierzy, bo czy ktoś jest przed telewizorem, to my nie wiemy, słuchajcie. My się dowiadujemy, kiedy trafia tutaj ktoś do nas, do programu, wtedy wiemy, że na pewno był przed telewizorem i zagadkę rozwiązywał. Czy ktoś teraz jest, czy ktoś sobie z zagadką poradził? Mamy 10 chwil na to, żeby to sprawdzić. Oczywiście nie czekaj do zera, bo to nie jest tak, że te 10 chwil to jest czas na szukanie. To jest czas sprawdzający, czy komuś już się udało. Już jest tych chwil 9. Program na żywo. No niestety, takie mamy realia, moi drodzy, że musimy z każdą sekundą się liczyć. Z każdą zagadką musimy tutaj inaczej troszeczkę postępować, prawda? Ta zagadka jest trudna, już o tym wiemy. Do tej zagadki dopasowany nasz bonusik, łącznie 1500 zł do wygrania. No i 9 chwil. Taki ostatni moment na to, żeby dać nam znak. Wiem, chcę wygrać pieniądze. Czy nie wiem, lepiej zmieńcie tę zagadkę. Tak? Dla kogoś, kto wie, numer funkcjonujący tylko i wyłącznie w trakcie trwania programu, czyli 704-304-000, numer łączący ciebie bezpośrednio z moim studiem tutaj w programie Pierwszym Telewizji Polskiej. Jeszcze 8 chwil dla ciebie na to, żeby udowodnić nam, że poradziłeś sobie z tą zagadką. Budzimy się, bo jest mi potrzebna jedna osoba, nie tłumy. To nie jest tak, że dzwoni kilkanaście osób, każda z nich podaje odpowiedź i my spośród tych osób wybieramy zwycięzcę. Otóż nie. Kto pierwszy, ten lepszy. Kto trafi tutaj do mnie do programu, wybierając ten numer poniżej, kto poda odpowiedź, ten wygrywa. Bezsprzecznie, tu już nie ma żadnego losowania dodatkowego. Później jest już tylko podanie danych przez ciebie reżyserowi, który będzie mógł w ten sposób wysłać do ciebie pieniądze. Nic więcej. Także tutaj liczy się to, kiedy ktoś trafi, kto pierwszy, ten lepszy. Także refleks, poza tym, że spostrzegawczość tutaj przy tego rodzaju zagadkach, to jeszcze refleks. 7 chwil mamy jeszcze. No dajemy ostatnią szansę, my musimy mieć tutaj pewność, że jeżeli zmienimy zagadkę, to że zrobimy to dlatego, że zagadka nie do końca dała się rozwiązać. Dobrze, bo tutaj jest różnica, tutaj jest obrazek różniący się od pozostałych, tylko obawiamy się z reżyserem, że to nie ta godzina, że to nie jest pora. I może tak, ponieważ mamy 7 chwil jeszcze takich sprawdzających, szybkich, to damy łącznie nawet 3000 zł, tak żeby już na 100% upewnić się. No myślę, że jeżeli ktoś nie zagra o 3000 zł, to tylko i wyłącznie dlatego, że nie będzie znał odpowiedzi, no bo taka kwota, takie pieniądze to już naprawdę warto przynajmniej spróbować. A różnica to jest drobiazg, to jest naprawdę coś malutkiego i nie każdy będzie mógł to wypatrzeć. Słuchajcie, ja nie widzę. Jestem kobietą, zwracam uwagę na szczegóły, ale ten szczególik jest tak malutki. Ja się mogę tłumaczyć, że mam tam mały podglądzik, prawda? No może podejdź bliżej telewizora, jak nie widzisz. Jeszcze 6 chwil mamy na to, żeby udowodnić, że się wie. Także jeżeli znasz rozwiązanie, to spokojnie w ciągu tych 6 chwil zdążysz wybrać numer telefonu. Jeśli jeszcze nie jesteś pewien, a intuicja ci podpowiada. Patrzysz na jedynkę, patrzysz na dwójkę, patrzysz na trójkę i patrzysz na czwórkę. I przy którymś z tych obrazków intuicja ci podpowiada, coś tu jest nie tak, coś tu nie gra. Zaufaj temu.
naprawdę często w naszym mózgu dzieją się rzeczy, o których my zaczynamy mieć pojęcie po dłuższej chwili, zanim gdzieś tam te impulsy nerwowe dojdą i my zrozumiemy, dlaczego coś tam nam nie pasowało. Dlatego tutaj warto jest dać szansę swojej intuicji. Jeśli spostrzegawczość jeszcze nie do końca i jeszcze nie wiesz, co to jest, ale intuicja podpowiada, z którymś z tych obrazków jest coś nie tak. To skup się na tym obrazku, to będzie ten obrazek, bo ty nie musisz mi opowiadać, czym on się różni. Podajesz cyfrę 1, 2, 3 lub 4. Jeszcze 6 chwil. Trudny do wypatrzenia, trudny do zlokalizowania ten element. No ale z drugiej strony konkurencji brak w zasadzie, bo ja zawsze zastanawiam się, idąc na program, czy program, który zostanie wyemitowany o godzinie prawie czwartej nad ranem na żywo, czy taki program ktokolwiek będzie oglądał. No jest na pewno, przynajmniej była jedna osoba, jeden pan, który poradził sobie z tą pierwszą zagadką, prawda? I wygrał już dziś pieniądze. Czy poza tym panem jest ktoś jeszcze? Czy ten pan jeszcze jest przed telewizorem? Ja nie mam pojęcia. Ja nie wiem, kto ogląda. Słuchajcie, ja nie mam słupków oglądalności tutaj. No jestem, program jest na żywo. Chęci są, pieniądze są, zagadki są. No i jeżeli nie ma dźwięku telefonu w studiu, no to co możemy sobie pomyśleć? Albo, że zagadka jest zbyt trudna i nie wiecie, albo nie ma nikogo przed telewizorem, tak? No albo ktoś się waha. Myśli sobie, oglądam po raz pierwszy, a przecież tu trzeba mieć doświadczenie. Nieprawda. Zagadkowa jedynka jest programem interaktywnym. Możesz wziąć udział w każdej chwili trwania programu. Pod warunkiem, że program trwa. No właśnie. I to jest warunek. Program musi być na antenie, aby móc trafić tutaj do mnie do studia i wygrać pieniądze. Jeszcze 5 chwil na tę zagadkę. Już 4. Łącznie 3000 do wygrania, a my musimy kończyć tę zagadkę. I w ciągu tych 4 chwil muszę usłyszeć dźwięk telefonu. Więc jeżeli ktoś nie ma pojęcia, szuka, denerwuje się, stresuje, spokojnie, naprawdę zagadka nie jest dla każdego. Nie uda się, no to będziemy musieli zmienić. Oczywiście nie mogę obiecać, że ta nagroda, którą my w tym momencie oferujemy, czyli łącznie 3000 zł, że ta nagroda przejdzie z nami do kolejnej zagadki. Bo my mamy coraz mniej czasu, my nie możemy dać kolejnej trudnej zagadki, prawda? Jeżeli ta nie zostanie rozwiązana. Jeszcze 4 chwile, jeszcze na spokojnie można wybrać numer telefonu 704-304-000 i naprawdę ja nie mówię tego dlatego, że myślę sobie, a zaspani ludzie to nie potrafią wybrać numeru. Naprawdę w ciągu dnia ile razy zdarzyło się mnie. Dziś odebrałam 2 telefony nie do mnie, słuchajcie, ktoś mi się pytał, czy jestem zupełnie inną osobą, bo bardzo łatwo jest pomylić cyferkę. Wybierając numer telefonu, który ma tych cyferek 9, bardzo łatwo pomylić jedną. A ten numer musi zostać wybrany poprawnie. Czy to z telefonu komórkowego, czy stacjonarnego, to jest nieważne, ale musi zostać wybrana 704-304-000, także skup się na wybieraniu numeru telefonu, jeśli wiesz, który to obrazek. Mały detal, coś naprawdę nie do odróżnienia dla osoby, która w ogóle nie jest spostrzegawcza. Tu musi być ktoś spostrzegawczy, tu musi być ktoś, kto potrafi zwracać uwagę na niuanse, na szczegóły, co nie znaczy, że to musi być kobietka, słuchajcie. Ja wcale nie twierdzę, że kobiety są w tym lepsze od mężczyzn, co w zagadkowej jedynce już udowodniliśmy nieraz. I panowie, i panie świetnie sobie radzą, tylko to musi być taki ktoś, kto jest naprawdę bardzo spostrzegawczy. I jeszcze 3 chwile. Nasłuchuję, czekam tutaj na ten dźwięk telefonu, ale boję się, że zagadka może być nieco zbyt trudna. Bo już długo czekamy, prawda? Ja wiem, że jak ktoś włączył telewizję, nie wiem, poszedł na chwilę do toalety i wrócił, to dla niego minęły sekundy, ale program jest bardzo krótki i dzieje się na żywo. My nie możemy zrobić czas stop. To wszystko się dzieje tu i teraz. Dlatego tak odliczamy, dlatego ten czas jest tak ważny w tym programie. No ja mocno trzymam kciuki. Ja wiem, że zagadka jest trudna, ale zawsze wierzę, że jest przynajmniej jedna osoba, jedna jedyna, która sobie poradziła. I warto na tę osobę poczekać. Mogę poczekać jeszcze 3 chwile na taką osobę.
Już tylko dwie, mówi reżyser i od razu ta informacja wyświetla się na ekranie. No to już trzeba zawalczyć w tym momencie. To już nie jest tak, że można sobie czekać, można się zastanawiać. No to jest tego typu program. Nie piszemy listów, nie wysyłamy SMS-ów. Wybierając numer telefonu, musimy mieć odpowiedź. Bo trafiając tutaj do studia, a jest to naprawdę ogromnie prawdopodobne, kiedy ten numer wybierzesz, musisz już od razu podać tę odpowiedź. Odpowiedź krótka, ale jakże treściwa. Jedno słowo. Cyfra. Numer obrazka, który różni się od pozostałych. Nic więcej. I słuchajcie, w ciągu tych dwóch chwil ja muszę znaleźć chętnego bądź chętną na rozwiązanie tej zagadki. No bo jeżeli zagadka zniknie, to już koniec. To już nie będzie można telefonować z rozwiązaniem do tej konkretnej zagadki. Ta zagadka czeka na rozwiązanie, które aktualnie jest na ekranie. No piękny obrazek, naprawdę, ale moim zdaniem najgorsze są tutaj te kolory, zobaczcie. Różne odcienie różowego, prawda? Tutaj różowy jasny, tutaj różowy ciemny, tutaj jeszcze jakiś pomarańcz gdzieś przy tym kolesacie, naprawdę. Mnóstwo barw, które bardzo odwracają uwagę. Dużo się dzieje na tych obrazkach. Szprychy, tutaj rower, siodełko, prawda? Tutaj opona, tutaj piękny strój fitness, piękny brzuszek, włosy. Okej, okay, ostatni moment. Reżyser mówi, ostatni moment, krzyczy, no ale co ja mogę zrobić? Słuchajcie, okej, okay, ja mam tutaj kopertę, w tej kopercie 5 pytań z wiedzy ogólnej, jak wspomniałam, ale zanim przejdziemy tutaj do tych pytań, ta zagadka. Tutaj ta odpowiedź musi się pojawić jak najszybciej. Na ten ostatni moment. Kto spróbuje razem ze mną? Wiesz, który to obrazek, prawda? 1, 2, 3 lub 4. To w takim razie telefony w dłoń. I wybieramy. 704. 304. 0, 0, 0. Jeszcze moment, tu jeszcze wszystko może się wydarzyć. Ja jestem gotowa, czekam na dźwięk telefonu. Jedna, jedyna osoba. Naprawdę nie spodziewam się i nie oczekuję tutaj tłumów. Też nie będą gościły tłumy na naszej antenie. W tym momencie czekam na jedną osobę, która zna odpowiedź, która jako pierwsza trafi na antenę programu pierwszego, poda numer obrazka różniącego się od pozostałych. Uwaga. Nadszedł ten moment, w którym trzeba podjąć decyzję. Mamy zero. Kto trafia tutaj do mnie do studia z tym numerem? Słuchajcie, naprawdę trzeba się pospieszyć. Czas jest absolutnie naszym wrogiem w tym programie. I to nie chodzi tylko o wczesną porę. Ale przede wszystkim o to, jak mało tego czasu mamy. No dobrze, nie udało się przed momentem, spróbujmy raz jeszcze. Jeszcze raz głośno, wyraźnie podyktuję numer. 704. 304. 0, 0, 0. Jeszcze chwilkę czekamy. Może spróbujmy jeszcze z taką dogrywką. No naprawdę bardzo mnie intryguje ta zagadka. Naprawdę chciałabym się dowiedzieć, ale może niekoniecznie od reżysera. Wolałabym się dowiedzieć od kogoś z was. No jak już mamy łącznie te 3000, to spróbujmy.
Spróbujmy jeszcze na półtorej minutki powiększyć te obrazki. Zegar już wystartował, powiększone obrazki. Taka naprawdę ostatnia szansa na to, żeby podejść do telewizora i spróbować swoich sił. Pamiętaj, że często drzemią w tobie jakieś talenty, o których nie masz pojęcia. Spostrzegawczość jest taką cechą, którą albo się ma, albo też w ciągu życia się wyrabia, prawda? Ktoś, kto fotografuje, ktoś, kto robi zdjęcia, ktoś, kto te zdjęcia obrabia, ktoś, kto pracuje jako grafik, ktoś, kto projektuje, prawda, musi być spostrzegawczy. Małe elementy i można sobie gdzieś tam tą spostrzegawczość wyrobić. A może ty nawet nie wiesz, że jesteś spostrzegawczy? Spróbuj jeszcze 40 parę sekund. Podejdź bliżej telewizora. Spróbuj palcem dotknąć każdy szczegół, bo tutaj naprawdę może to być wszystko. Może to być wszystko. Dużo się dzieje i może to być wszystko. Jeszcze pół minuty. Czas dla ciebie. Zupełnie nie przeszkadza tu nic już. Nie ma tła, nic nie ma, tylko te cztery obrazki. Jeszcze 20 sekund. Ja też tutaj wędruję do tego mojego telewizora podglądowego, słuchajcie. Przyglądam się, uwaga, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Musimy wracać. Telefony gotowe. Przywędrowałam bliżej, żeby się przyjrzeć. Słuchajcie, ja jeszcze nie wiem, ja jeszcze nie znalazłam, ale mam nadzieję, że ty ten czas wykorzystałeś i już znasz odpowiedź. Jeśli tak, to teraz. Muszę szybko, konkretnie usłyszeć odpowiedź, głośno, wyraźnie, ale tak naprawdę odpowiedź bardzo krótka. Nie przejmuj się, nie będziesz musiał się tutaj wypowiadać zbyt długo. No i właśnie. Mówiłam krótki program, mówiłam na żywo, mówiłam każda sekunda jest cenna. Słuchajcie, uwierzcie, dla mnie tutaj w studio mija to tak, o tak błyskawicznie i podejrzewam, że dla was tam po drugiej stronie jeszcze szybciej. Przejdzie się ktoś do kuchni, tutaj do toalety, coś się zrobi, odwróci na chwilę wzrok i nagle spogląda na ekran, tu koniec programu. Słuchajcie, co oznacza koniec programu? Ja jeszcze ze studia nie wychodzę, jeszcze nie znika zagadka, jeszcze wciąż do wygrania łącznie 3000 zł, jeszcze numer funkcjonuje, ale niestety jeszcze tylko przez kilka chwil. Bo kiedy znikniemy z anteny, zniknie też szansa. Także pamiętajcie, jeżeli program zniknie, zniknie zagadka, zniknę ja, zagadkowa jedynka dzisiejsza się skończy. Nie będzie już można pod ten numer telefonować, żeby wygrać. Nie ma SMS-ów, nie ma listów. Kończy się program, kończy się szansa. Dlatego no z jednej strony się cieszę, że została ta zagadka, bo tylko dlatego, że ona jest trudna, mamy łącznie 3000, ale z drugiej strony to jest ogromny stres, no bo skoro do tej pory nie udało się rozwiązać, to nie wiem, czy zdążymy do końca programu. Słuchajcie, ja już oczy otwieram jak szeroko, próbuję wychwycić ten element, ten niuans i nie widzę, naprawdę nie widzę, mimo że doświadczenie mam, prawda, na tego typu programy, na tego typu zagadki. Trzy chwile mogę dać, musimy kończyć program. Trzy. Także bardzo, bardzo niewiele. Cały czas odpowiedź, o którą ciebie proszę, to jedno słowo. 1, 2, 3 lub 4. Tutaj nic się nie zmienia, ale musi ta odpowiedź bardzo szybko zostać udzielona. I gramy o łącznie nawet 3000 zł. Muszę liczyć dalej. Uwaga. 2. No może to nie na dzisiaj zagadka, może powinno być dzisiaj coś łatwiejszego. Pierwsza zagadkowa jedynka w tym tygodniu, poniedziałkowo-wtorkowa noc. No może się przebudziłeś właśnie i mimo najszczerszych chęci, mimo że szukasz, mimo że wypatrujesz oczy, naprawdę możesz nie dostrzec, nawet jeżeli jesteś bardzo spostrzegawczy. Ale może być też tak, że spojrzałeś, intuicja ci podpowiedziała i faktycznie znasz odpowiedź. Zapraszam. Liczę dalej. 1.
704-300-4000, numer wciąż jeszcze funkcjonuje. Chciałam powiedzieć kilka słów naraz, bo wiem, że już nie mam czasu zbyt dużo. Jeszcze ten numer jest dostępny. Jeszcze ten numer funkcjonuje, jeszcze możecie tutaj ze mną połączyć w programie Pierwszym Telewizji Polskiej na żywo do wygrania wciąż jeszcze łącznie 3000 zł, ale trzeba się bardzo, bardzo, bardzo pospieszyć. Jeden jeszcze. Kto zna rozwiązanie? No ile mogę, tyle czekam, ale naprawdę muszę kończyć. Jedna jedyna osoba ma jeszcze szansę wygrać. I jedna jedyna osoba zdąży tutaj do mnie trafić, mam nadzieję. Mam również nadzieję, że to będzie osoba, która zna odpowiedź. Bo łącznie 3000 do wygrania. Uwaga, uwaga. Śmiało, 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 jeżeli czekałeś na ostatnią chwilę. Na taki moment, kiedy trzeba już podjąć decyzję, to właśnie teraz. No dobrze, to w takim razie poproszę o stoper, bo ja też chcę wiedzieć, ja wiem, że to na pewno są sekundy. Czy ktoś zdąży w ogóle, prawda? Niech widzowie też wiedzą. Słuchajcie, były 2 minuty, zegar wystartował, także ja już się przygotuję. Czekam na jeden dźwięk telefonu, także nie czekajmy do zera, dobrze? Teraz ktoś musi trafić, nawet jeżeli numer wybiera tylko jedna osoba. To jest koniec programu, to jest taki moment, w którym ktoś musi trafić. 704-300-4000. Jeszcze przez moment, jeszcze półtorej minutki. No ja już gotowa na wszystko. Kto wybiera numer? Kto jest teraz ze mną? Kto znalazł ten obrazek? Nie wiesz? Telefon z daleka? Z środy na czwartek widzimy się. No już mam tak niewiele okazji, żeby wam rozdawać pieniądze, że ja dzisiaj muszę rozdać te 3000. 3, 2, 1 minutka została. Trzymam mocno kciuki. No jeżeli nie jesteś postrzegawczy, trudno. Zapraszam z środy na czwartek. Dziś szansa dla jednej osoby. Nie wiem dokładnie, o której godzinie tam w tą środę, ale na tvp.pl proszę sobie sprawdzić, o której zagadkowa jedynka. Dziś tylko taka osoba, która zna odpowiedź. Nie znasz, to już daj sobie spokój. 40 sekund. Uwaga, uwaga, uwaga. Kulminacyjny moment odliczania. Czekam na dźwięk telefonu. Pamiętaj, tylko i wyłącznie cyfra, nic więcej dla mnie nie jest ważne. Walczymy o nawet 3000 zł. Jedna osoba, jeszcze sekundy, jeszcze 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Uwaga, to jest ten moment. Jeszcze moment, jeszcze nie wyświetlaj odpowiedzi. Rzutem na taśmę, kto wie, spróbujmy po raz ostatni, no bo ja nie chcę kończyć programu bez zwycięzcy, to w ogóle nie wchodzi w grę. 704, 304, 000. Jedna, ale tylko i wyłącznie przygotowana do odpowiedzi osoba, dobrze? Taka, która od razu poda tę cyfrę. 1, 2, 3 lub 4. Który obrazek jest inny? Uwaga. Dopóki jeszcze nie pojawił się dźwięk telefonu, a jestem na ekranie, każdy ma szansę.
No, trzeba zawalczyć. Wszyscy czekają w napięciu, czy się uda. Jeszcze chwilka, jeszcze jesteśmy, jeszcze czekamy. Ostatnie decydujące sekundy. Kto to będzie? No czyżby nie było ani jednej osoby? To ja wiem, że trudna zagadka. No wiem. Ale chodzi mi o jedną osobę. Jeszcze momencik, jeszcze jesteśmy. Tak, ostatni raz. Walczymy razem. 704, 304, 000. Jeszcze momencik, jeszcze chwilkę. Ja wiem, że reżyser ma zegarek, zresztą ja nawet nie mam zegarka. Ja wiem, że musimy kończyć, ale on tam, słuchajcie, sekundy mu się odmierzają. Jeszcze jesteśmy, jeszcze nas widać. Dopóki nas widać, jeszcze jest szansa. Szybka odpowiedź, bardzo konkretna. Numer obrazka i przechodzimy dalej. No, trzymam kciuki, żeby się udało. Uwaga, 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 uwaga. Jedna osoba, szybciutko. Trzy. Dwa. Jeden. Jest telefon, dzień dobry. Dzień dobry. Który to obrazek? Numer dwa. Sprawdźmy, czy to się zgadza. Brawo, gratuluję panu serdecznie. Coś tam z rękawkiem było, nie tak, bardzo drobny niuans. Już stówka wędruje do pana, a teraz pięć pytań. Zaczynam czytać, uwaga. Jest pan gotowy? Tak, tak, słucham. Okej, okay. Stolicą którego państwa jest Zagrzeb? Zagrzeb. Zagrzeb? Którego państwa jest stolicą Zagrzeb? Na ch. Szwecja. Na ch. Chorwacja, Chorwacja, ja wiem, po czwartej nad ranem, ale bardzo serdecznie gratuluję panu sprawnego oka. Stówka oczywiście wędruje do pana. Ja zapraszam z środy na czwartek, też okolice czwartej nad ranem, moi kochani. No zobaczymy się jeszcze tylko dwa lub trzy razy. Justyna Widawska, zapraszam, życzę miłego, cudownego, fantastycznego dnia.